Hej, zostałem oskamowany na 50 zł, oferta wymiany. Niby spoko, kosmetyk dużo warty. Ale po fakcie zauważyłem to, nie można przetworzyć. Cena przez to spadła do 50 zł, a ja mu dałem więcej niż 100 zł. Coś typu moja wina nie wchodzi w grę, ponieważ ta osoba doskonale znała ceny kosmetyków. No to zobaczmy. Jak mi zapłacą? Kto co? Kto ci zapłaci? Za co? Za robotę. Pracujesz? No nie, XD, za robotę, żeby ci odesłać je. A ile zarobisz? No tyle, co mi dasz, czyli 200 zł. Ale ja ci mam tyle dać, czy ktoś? Ty. Co? Czemu, XD? Tak za darmo, nope, XD. Już wolę sprzedać tego itemka, co mi dałeś, wydać 50 zł i mam to samo, bro. Co ty myślisz, że ja coś za darmo będę robić? Co ja kur... czytam? No i wyobraźcie sobie taką sytuację, że robicie coś, nagle pisze do was taka osoba i dostajecie coś takiego. Ja nie wiem, co to w ogóle było, co ja przeczytałem. To nie wiem, o czym to kompletnie było. No, więc wkurzony odpisuję mu, że nie widzę tu skamu, no bo w sumie to była jakaś debilna rozmowa dwóch ludzi. A on, według mnie to skam. Z tego co wiem, wymienia się też kluczami do gier, na przykład Poker Night za dwa klucze. Chciał kosmetyk za 200 zł i tyle mu dałeś. Przecież miałeś czas, by spojrzeć na kosmetyk. On pewnie zobaczył ceny na backpacku i za tyle chciał. Ale on doskonale wiedział, że kosmetyk kosztuje 50 zł. Tym bardziej pisał mi, że mam mu jeszcze zapłacić za to, że mnie oszukał. No to chyba wypadałoby mi podać dowody oszustwa, a nie XD. No, podawałem. No ale ja nie widzę tu na screenach momentu, że on miał świadomość, że cię oszukał. Jak chcesz, zrób co uważasz, ale nie zdziwiłbym się, gdyby oszukał kogoś innego. Kur... pisał mi, że mam mu jeszcze zapłacić za to, że mnie oszukał. No to mi to pokaż, a nie pokazujesz losowe screeny, nic nie wnoszące do skamu. Pisał, że jak zapłacę mu za robotę, a o jaką inną mogło mu chodzić, jak nie o oszukanie mnie. Ty to kur... z ludźmi nie potrafisz rozmawiać. Ta wasza rozmowa to ściek jakiś, nie da się tego czytać, musisz mi coś pokazać więcej, bo skamu łatwo pomylić z niewiedzą. Całą rozmowę bym miał kontekst. Nie mam screenów ani nic, ale było coś tego typu, że on do mnie pisze, czy chce się wymieniać, spoko, wymieniam się po trade'zie, zauważam, że jest non-craftable, pytam się o zwrot, mówi, żebym spie, mój znajomy coś z nim napisał. Do mnie potem gościu pisze, że to co tam u mnie, że napisałem, że smutno mi, to ten odpisał, że mi tych itemków nie odda. Mogę się założyć, że wiedział, że jest non-craftable, bo przecież też coś typu, że jak ja dostał ten normalny, to bym mu nic nie dał i to nie pierwszy przypadek, pisał do mnie o klucze o Poker Night'a. I nie tylko do mnie, bo do moich znajomych też pisał. Nie wiem, czy ktoś się z nim w końcu wymienia, bo nie mam takich informacji, ale moje itemy już idą u niego na backpacku na sprzedaż. Co ty piszesz, człowieku? No ale już w dupie z tym. Potrzebuję czegoś więcej, jakieś chociaż jego przyznanie się noż. Teraz zobaczmy, jak to wygląda według nich. No, Czepel miał wywalone jajca, powiedział, że dowody ma w dupie. I powiedział, żebym dał jeszcze jakieś. Ale no serio, kurwa. No beka, no beka. Cipel nie chce dać bana XD. No bardzo, bardzo straszny. Czepel nie chce zbanować jakiejś osoby za skam, bo nie ma wystarczających dowodów. Wilkarz, no coś strasznego i niepojętego. Ja nie wiem, współczuję ci. No, chyba połowę brygady oskamował. I zero informacji. Super. A Cipel ma to w dupie. No tak, tak, mam w dupie, że typ skamuje, tylko ja nie mam żadnych dowodów, żadnych informacji, tylko jakiś bełkot w postaci screenu z rozmowy. No super, tak. No, Fat Assassin, tak, na pewno pracuje, a mu płacę jeszcze za to. No, no. O, nagle ty się zamieniasz w rolę tego skamera. Będziesz teraz ty się bawił w skamera, żeby oskamować skamera. Robin Hood normalnie. To by było na tyle, a teraz przechodzimy do kolejnego zgłoszenia, tym razem bardziej normalnie opisanego. Donegal sprzedawał sobie rzeczy, skontaktował się z nim Binet, chciał kupić za hajs, ale nikt z nich nie chciał dać jako pierwszy, zaproponował stronę Bitskins, no i się zgodzili.
Kazał mu wystawić w zawyżonej cenie, potem jednak się rozmyślił i kazał mu wziąć z powrotem item ze strony. I w tym momencie kolega Binet podszył się pod bota i wysłał mu ofertę wymiany zabierające jego przedmioty. To Nagle to zaakceptował, bo według niego kod wymiany się zgadzał. I tak w skrócie doszło do oszustwa. Otrzymałem również sensowne screeny z rozmowy, które opisywały sytuację. No i teraz przynajmniej wiadomo, o co chodzi, a nie jak w poprzednim przypadku, jakieś opowiadanie słowami historyjki i podkoloryzowanie jej, co było na pewno, patrząc jak gość opowiadał historię o rozmowie ze mną i jak upraszczał na swoje widzimisię to, co pisałem. Dogenal podał wystarczająco dowodów, które nie pozostawiły żadnych wątpliwości. No i tak to powinno wyglądać. Jego konto zostało oznaczone jako skamerskie, a u nas dostał bana. Oczywiście odwołał się od niego i chciał więcej szczegółów, ja mu tylko powiedziałem, że nie chce się mi rozpisywać i powinien sam sobie wszystko przypomnieć. Tak, wiem, że mam bana na backpacku, uważam, że powinien sprawić zgłoszenie Felixona, umawiałem się z nim na trade'a, on z dupy dwa razy odrzucił ofertę wymiany po ustaleniu, czym się wymieniamy, zgłoszenie Wilksha jest też bezpodstawne. Podałem swoją cenę za przedmiot, później się wymienialiśmy, tak naprawdę nie wymieniałem się Wilkraszem, tylko jego kolegą. Potem już sprzedałem część rzeczy, zaczął mi płakać, że on chce je z powrotem. Jak pisałem coś w stylu nie, bo nie mam obowiązku, żeby ci je oddawać, on poszedł do swojego kolegi i się spłakać. Ostatnie zgłoszenie ma sens, natomiast przez to, że to był mój początek w tradowaniu. Nie zwracałem uwagi na to, czy przedmiot jest craft table, czy nie. Nie miałem świadomości cen przedmiotów, a w tanich czapkach nawet nie ma znaczenia. Od ponad 2 miesięcy nie mam żadnej odpowiedzi od Backpacka oraz od 20 dni od supportu Steam Rep. Naprawdę zależy mi na odbanie na brygadzie graczy, bo ostatnio bardzo spodobał mi się tryb jailbreak i czasem lubię wbić na pomarańcz. Mi bardziej chodzi o sytuację z wykorzystaniem bitskins. Był mój pomysł, ale wziąłem w tym udział, szczerze mówiąc jest mi teraz głupio, no tak. Przepraszam za zeszłą sytuację, obiecuję poprawę, jeśli dostanę bana, przysięgam, że taka lub podobna sytuacja się nie powtórzy. No tak, na pewno, patrząc na poprzednie historie. No tak, problem jest taki, że sam już robiłeś swoje w kwestii oszukiwania, a potem zgodziłeś się na pomoc przy oszustwie z kolegą, więc o jakiej poprawie tu mowa? Jaką mam pewność, że znowu tego nie zrobisz? Dodatkowo nie każdy zgłosi mi taki przypadek skamu, więc często ktoś zdąży oszukać już sporą ilość graczy. Możesz sprawdzić, że zaprzestałem to robić. Pewności właściwie żadnej nie masz, oprócz tego, że nie dostaję reportów. Próbowałem skontaktować się z jedną z ostatnich osób, jakie oszukałem, ale mam niezablokowanego. Przepraszam za złamanie regulaminu, w sumie tyle. Ale nie mamy jak już sprawdzić twoich minus rep na profilu Steam, a to dlaczego? Usuwałeś je i ciekawe dlaczego? Tak tylko wspomnę. Zresztą krając dochodziły do mnie plotki o tym, jak próbowałeś skamować ludzi, chociaż akurat w przypadku trade'a na polskich serwerach, gdzie ludzie nie mają pojęcia o trade, czasami takie pomówienia to ryzyko zawodowe, ale wątpię, że w tym przypadku tak jest. Pamiętam, jak zaoferowałeś mi twój słynny non-craftable plecak do scouta i w momencie, kiedy powiedziałem ci, jak wygląda sprawa, to coś było w stylu tak, sorry, my bad. Na koniec świadomość cen przedmiotu. Sprawdzałeś ceny i tak niefortunnie się złożyło, że akurat kilka razy ta sama cena była bardzo na twoją korzyść. A nie jak to jest napisane na backpacku lub na... Sobo... What? Okej. Tak niefortunnie, że miesiąc po pierwszym zgłoszeniu od osoby, mając ogromne środki, znów zapomniałeś i dostałeś raport za to samo. Sizim to doświadczony trader i zaufany gracz, dlatego biorąc pod uwagę to, co napisał, jestem na nie. Odwołanie odrzucone. Koniec. Przestrzegam przed wymienianiem się z tymi użytkownikami. Podsumowując, zawsze zapisujcie wszystko, co się tylko da w przypadku, gdy zostaniecie oszukani. Skam łatwo pomylić z niewiedzą o cenach, a przyklejanie łatki z kamera dla nieogarniętego gracza jest trochę niesprawiedliwe. Gdy dostarczycie odpowiednie dowody obciążające oszusta, bardzo chętnie sprawę rozpatrzę i na pewno napiętnuję oraz zbanuję takiego osobnika. Ale gdy dostaję jakieś kompletne bagno, z którego nic dokładnie nie wynika, to nie dziwcie się, że nie mogę zbanować takiej osoby. Jeśli przyłapiecie na oszustwie osobę grającą u nas na serwerach i macie na to dowody, to zachęcam do skontaktowania się ze mną przez Steam lub Discord. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej dwójce i czy zostaliście oskamowani w ostatnim czasie.